Hej, cześć, z tej strony Jacek z wideotesty.pl. Przedstawiam Wam wideo rankingi. Ciekawą, krótką formę, która pomoże Wam wybrać najpopularniejsze sprzęty elektroniczne na podstawie danych z porównywarek cenowych. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się urządzeniem, które posiada każdy z nas, telefonem komórkowym. Jakie marki i modele kupowane były najczęściej w minionym miesiącu? Zobaczcie sami. Na szczycie zestawienia producentów znajduje się marka Samsung, firma, która wypuszcza na rynek najpopularniejsze flagowe telefony z Androidem, serię Galaxy S. Drugie miejsce zajmuje Nokia, przedsiębiorstwo, które w przemyśle aparatów komórkowych siedzi od zarania dziejów i choć mogłoby się wydawać, że firma traci grunt pod nogami, jak widać trzyma się świetnie, coraz prężniej prezentując się na rynku najpopularniejszych smartfonów. Podium producenckie zamyka LG, marka stająca się coraz bardziej poważnym konkurentem wyżej wspomnianego Samsunga, ze swoją serią G i niedawno ujawnionym światu G4. Czas jednak na najważniejszą topkę w dzisiejszym wideorankingu. Zestawienie produktu. W tym wypadku zaczynamy od końca. I tak, czwarte miejsce zaraz poza podium zdobywa najnowszy flagowiec Samsunga, dostępny obecnie w sprzedaży. Galaxy S5. 2 GB RAM-u, 5-calowy wyświetlacz Super AMOLED Plus, wszystko napędzane czterordzeniowym procesorem o monstrualnym taktowaniu 2,5 GHz i Androidem w wersji 4.4.2. Jedyne, co może powstrzymać przed kupnem tego potwora, to zbliżające się wielkimi krokami premiera S6. Na trzecim miejscu wylądował poprzednik flagowca Galaxy, Galaxy S4. Wcale nie najgorszy procesor czterordzeniowy o taktowaniu 1,9 GHz, również 2 GB RAM-u i 5-calowy wyświetlacz. Galaxy S4 to wciąż idealny sprzęt do gier, prac biurowych i generalnie nie ma zadania, któremu by nie sprostał. Jeżeli ktoś nie lubi nosić w kieszeni kawałka elektroniki kosztującego astronomiczne sumy, a jednocześnie wykorzystuje smartfon do bardziej zaawansowanych zadań, S4 to idealny wybór. Zaraz przed zwycięzcą znajdziemy smartfon Nokii, Microsoft Lumia 535. Ten funkcjonalny telefon trzeciej generacji Lumia posiada 5-calowy ekran, system operacyjny Windows Phone 8.1, 1 GB RAM-u i czterordzeniowy procesor o taktowaniu 1,2 GHz. To wszystko w bardzo atrakcyjnej cenie, co czyni z tego produktu idealny smartfon dla każdego. No i na szczycie podium mamy sprzęt Asusa, Asus Zenfone 5. Sprzedawany w wielu kolorach smartfon działa pod kontrolą CPU od Intela, Intel Atom o taktowaniu 2 GHz. 5-calowy wyświetlacz, rozdzielczość HD i 8 GB wbudowanej pamięci. Do tego atrakcyjny świeży design i równie dobrze wyglądająca cena. Asus Zenfone 5 to obecnie najlepszy wybór, jeżeli chodzi o androidowe urządzenie wypadające dobrze w zestawieniu cena do jakości. A Waszym zdaniem, jaki telefon zasługuje na podium w kwestii cena do jakości? To już wszystko w pierwszym wideo rankingu. W następnym tygodniu widzimy się ponownie. Tym razem porównywać będziemy telewizory. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, zapraszamy do subskrypcji kanału oraz dania łapki w górę. Trzymajcie się, cześć!